Cześć, z tej strony Aleksandra Klimkowska i Karolina Jędruszek. Witamy Was w audycji To się nadaje. Naszym dzisiejszym gościem jest Ariel Wojciechowski, kierownik projektów w Warszawskim Instytucie Bankowości. Ariel, jako absolwent turystyki i rekreacji, odpowiedział na pytanie, jak skończyć te studia i nie skończyć w urzędzie pracy jako bezrobotny. Opowiada też o tym, jak współpracują się z redakcjami studenckimi i jak zobaczyć, że ktoś jest słabym project managerem. Zapraszamy do oglądania. Arielu, zanim przejdziemy do tego, czym zajmujesz się dzisiaj, to opowiedz nam, jak doszło do tego, że ukończyłeś studia na AWF-ie, turystykę i rekreację, a nigdy nie pracowałeś w zawodzie. To przede wszystkim, no, jaki konkretnie można mieć zawód po turystyce i rekreacji? Jest dużo możliwości, bo zawodu można iść w kierunku specjalizacji turystycznych, przewodnika, pilota, organizatora wycieczek. Jest tego mnóstwo. Obecnie branża jest trochę w recesji i nie ma łatwo. Ewentualnie można pójść ścieżką rekreacji. Instruktora fitness dla dzieciaków, dla studentów, dla seniorów, dla dorosłych, dla kobiet, dla mężczyzn, jest tego naprawdę dużo. Natomiast ja podchodziłem do studiów w bardzo prosty sposób i to dopiero później mi jeden z rektorów uświadomił, że spojrzałem na studia tak, jak patrzyło się klasycznie, że studia nie mają cię nauczyć konkretnego zawodu. To nie jest szkoła zawodowa, to nie jest technikum, to nie jest, nie wiem, państwowa wyższa szkoła zawodowa, jeżeli mówimy już o szkolnictwie wyższym, no tylko to jest uczelnia, uniwersytet, która ma poszerzyć Twoje horyzonty. Ma pokazać to, jakim świat jest, jakim świat był, jakim może być albo będzie, jeżeli pewnych rzeczy nie zrobimy. I ogólnie ma z Ciebie zrobić człowieka. Nie mówię człowieka renesansu, bo takich jest bardzo dużo tylko w teorii, a w praktyce był jeden dawno temu pan Da Vinci. I ogólnie rozszerzyć te horyzonty. Pokazać Ci pewną otwartość, pewne ścieżki. Być może pootwierać pewne drzwi, a czy Ty za nie przejdziesz i pójdziesz w tamtym kierunku, to jest Twoja decyzja. Ja gdzieś podchodziłem tak w ten sposób do tych studiów. A czemu AWF, czemu turystyka i rekreacja? No, lubiłem i dalej lubię geografię. Gdzieś zawsze interesowałem się podróżami, książkami podróżniczymi, Tony Halik, reportaże Kapuścińskiego, Wojciech Cejrowski. Zawsze gdzieś ten świat mnie interesował. No a stwierdziłem, że turystyka i rekreacja to dosyć przyjemny kierunek. Potem okazało się, że miałem różne dziwne przedmioty, jak tańce ludowe, czy tańce nowoczesne, które gdzieś tam musiałem zaliczyć, ale ogólnie gdzieś studia pokazały mi naprawdę dużo fajnych możliwości pójścia w różnym kierunku. Do tego oczywiście, i tu odpowiadając na Twoje pytanie, dlaczego nie poszedłem w zawód po turystyce i rekreacji, no dlatego, że wciągnęła mnie działalność studencka. Samorząd studencki, działalność też na początku w kole naukowym i to później gdzieś przerodziło się w tak naprawdę to, co teraz robię. Miałem kiedyś takie marzenie, nawet rozpocząłem kurs przewodnika miejskiego po Warszawie, może jeszcze kiedyś do tego wrócę, ale to chyba będzie jedyny gdzieś tam taki element, który łączy moje wykształcenie po AWF-ie z tak naprawdę tym, co teraz robię. Ja już skupię się trochę na tym wątku, bo bardzo często mówi się, że warto działać już w trakcie studiów w różnych kołach, organizacjach i tak dalej, po to, żeby pokazać przyszłemu pracodawcy, że potrafimy pracować w grupie, organizować projekty i tak dalej. U Ciebie to się przerodziło właśnie od uczelni do Twojej przyszłej pracy. I to jest ciekawe, to jest rzecz zaskakujące. Dobrze jest działać. Dobrze jest nie ograniczać się tylko do studiowania i tylko gdzieś wykonywania tego programu studiów, który mamy narzucony gdzieś czy zaproponowany przez uczelnię. Od dawna się o tym mówi, choć cały czas mamy tendencję spadkową o liczbę studentów i uczelni w Polsce, ale gdzieś tam ten współczynnik skolaryzacji jest naprawdę jeden z wyższych w Europie. Choć, tak jak mówiłem, uczelni i studentów ubywa. Teraz mamy niecałe 1 200 000. W boomie to było prawie 2 miliony. Natomiast wracając do tego wątku, no nie wystarczy już dzisiaj mieć dyplom, nawet z piątką i nawet dobrej uczelni. Jakiej dobrej uczelni, to już w zależności od tego, no, czym się interesujemy i w którym kierunku idziemy. Tutaj trudno wyrokować, czy to ma być
zgodnie z rankingami Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, ale też mamy uczelnie ekonomiczne, medyczne, jest ich naprawdę dużo, politechniki. A ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś chce się uczyć, ktoś chce się kształcić, to nawet jeżeli tutaj jego uczelnie nie będzie top of the top, to gdzieś tę wiedzę zdobędzie, te umiejętności, bo to jest kwestia tego, czy ty chcesz wziąć z tego, co ci dają, czy tylko na zasadzie przyjąć to, co ci oferują, dostać po 3 czy po 5 latach dyplom i iść sobie dalej w świat. No ale do tego są potrzebne dodatkowe kompetencje. Oczywiście uczelnia daje ci wiedzę, daje ci umiejętności, ale jest jeszcze jeden składnik, czyli kompetencje społeczne. Czyli tak naprawdę to, co pozwala nam w pełni wykorzystać to, co wiemy i to, co umiemy. Na tego najlepiej uczy się w organizacjach studenckich. No sami dobrze wiecie, działając w organizacji młodzieżowej, organizując projekty dla młodych ludzi, dla liderów, dla ludzi pełnych pasji i zaangażowania, że to w takich miejscach wykuwają się naprawdę fajni ludzie, talenty i też nie zawsze liderzy. No bo jeżeli wszyscy będziemy liderami, no to komu będziemy liderować? Fajnie jest też mieć zespół zgrany ze sobą, który pomoże ci być tym liderem naprawdę z krwi i kości. I to faktycznie działanie od samego początku jest ważne. Oczywiście nie można przeginać, żeby potem się nie okazało, że całą istotą naszego studiowania będzie to, że działamy w organizacjach studenckich, czy organizacjach młodzieżowych, charytatywnych. To już jest naprawdę do wyboru. Ale to jest to, co doskonale uzupełnia tę pewną wiedzę i umiejętności, którą nabywamy, teorię, praktykę na studiach, no z tym tak naprawdę, co wymaga rynek. Zobaczcie, studiujemy 3 lata na pierwszym stopniu. Potem idziemy, jeśli chcemy oczywiście, na drugi stopień, to już mamy 5 lat. Przez te 5 lat w większości zawodów, nie mówiąc już o kompetencjach czy zawodach przyszłości, których naprawdę nie wiemy jeszcze, jakie będą, gdzieś tam są jakieś plany, rozmowy odnośnie tworzenia nowych kierunków studiów właśnie związanych chociażby z gospodarką 4.0 czy tymi wyzwaniami, które się pojawiają przed nami. Ale tak naprawdę przez te 5 lat rynek pracy może się diametralnie zmienić. I po tych 5 latach wychodzimy nagle z zupełnie innym przeświadczeniem, niż mieliśmy oczekiwania zaczynając studia. Dlatego gdzieś to łapanie praktycznego podejścia, tego, co tak naprawdę rynek teraz robi przez staże, praktyki, programy ambasadorskie. Zobaczcie, ile teraz firm, nie tylko prywatnych, ale też chociażby spółek Skarbu Państwa, tych największych koncernów czy instytucji, organizuje programy ambasadorskie. To jest właśnie fajny pomysł do tego, żeby łączyć to, czego nas uczą na zajęciach, na wykładach, na konwersatoriach czy na laboratoriach, z tym, co tak naprawdę robi się dzisiaj w biznesie, czy w ogóle w trzecim sektorze na przykład. Powiedziałeś, że ty jesteś takim klasycznym przykładem studenta, tak jak powinno się iść na studia, czyli po to, żeby rozszerzać horyzonty, zdobywać wiedzę z różnych obszarów. No i ścieżka zawodowa skierowała cię do Warszawskiego Instytutu Bankowości, gdzie pełnisz rolę project managera. Za jakie projekty odpowiadasz w Warszawskim Instytucie Bankowości? Ja jestem odpowiedzialny za obszar, no, z którego się wywodzę i z którym jestem najlepiej, najmocniej związany i też no, najwięcej wiem na ten temat, czyli związanym ze studentami, ze szkolnictwem wyższym. Ja odpowiadam za projekt pod nazwą Aktywny Student oraz za Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich. Dwa różne projekty, kompletnie. Jeden jest skierowany do, jak sama nazwa mówi, aktywnych studentów, ale do ogółu. Gdzieś ten projekt ma w swoich założeniach budzić w studentach tą taką dobrze rozumianą ciekawość, zainteresowanie, pewną pasję do tego, żeby właśnie wybrać sobie jeszcze jakieś dodatkowe aktywności do tej ścieżki, do tej drogi, którą sobie na studiach wybraliśmy. Natomiast Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich, w skrócie OFMA, skupia się tutaj na wsparciu fenomenalnych ludzi, fenomenalnych też działań związanych z mediami studenckimi. Rozgłośnie, prasa, telewizja, czy też nowoczesne media studenckie naprawdę robią, słuchajcie, genialną robotę. No, drugi raz też jesteście przykładem, chociażby z perspektywy magazynu akademickiego Koncept. Wiecie dobrze, jaka to jest fajna zajawka, wiecie, ile fajnych rzeczy można się nauczyć, też i dowiedzieć. Dzięki temu połknąć tego bakcyla, no i później już gdzieś pokierować swoją karierą.
Jak się pracuje z młodymi dziennikarzami? Czy można powiedzieć, że jest to inne doświadczenie niż współpraca z dorosłymi redakcjami, z takimi dojrzałymi? Zdecydowanie tak. No, tutaj dorośli dziennikarze już są w pewien sposób uformowani. Mają pewne swoje przyzwyczajenia, mają swoje pewne nawyki, no i też są już wyspecjalizowani. Mają jasno określoną ścieżkę, którą chcą podążać, mają konkretny gatunek dziennikarski, w którym się specjalizują i lubują i są w tym dobrzy. A młodzi dziennikarze studenccy mają, no to zresztą co mają zawsze studenci, pewną taką pozytywną, nieokrzesaną duszę, mają trochę mniej pokory w sobie, trochę więcej zadziorności i próbują chwytać naprawdę różne tematy, różne działki, różne obszary. Tutaj spróbują nakręcić jakiś reportaż, tutaj spróbują napisać jakiś wywiad z kimś fajnym, z kimś znanym, z kimś inspirującym. Gdzieś pójdą w innym kierunku i skupią się na krótszych gdzieś formach dziennikarskich. To jest zawsze fajne, kiedy można z nimi pracować, mając zupełnie inne spojrzenie. No, takiego laika można powiedzieć, no bo ja ani nie kończyłem dziennikarstwa, ani też dziennikarzem nie jestem. Mimo to znam środowisko mediów studenckich. No i fajne jest to, kiedy patrzę, jak oni się rozwijają. Gdzieś tam na jednym z naszych wydarzeń przyjeżdżają jako pierwszoroczni, którzy dopiero gdzieś zaczynają. A za chwilę patrzysz, a ktoś zostaje redaktorem naczelnym czy redaktorką naczelną. Ktoś idzie już na staż do dorosłych mediów ogólnopolskich. To jest fajna rzecz, jeżeli patrzysz na tą ścieżkę, którą ta osoba sobie buduje od samego początku. A mówię, no oni są dziennikarze, studenci, no nie do zatrzymania. Jak już sobie coś przyjmą, to idą w opór. A właśnie czemu byś polecił pójście najpierw do redakcji studenckiej, a nie od razu do po prostu ogólnopolskiej redakcji, bo ogólnopolskie redakcje też przyjmują osoby bez doświadczenia. To prawda, ale wiesz, zawsze fajnie jest uczyć się na błędach, gdzie nie do końca zostaną wyciągnięte wobec siebie poważne konsekwencje. Mamy przykłady być może dobrych przyszłych dziennikarzy, którzy po pierwszym wejściu na antenę spalili się i okazało się, że tory były złe, szyny i podwozie też było złe. I ta wtopa krąży po internecie od wielu, wielu lat. Ale to jest bardzo fajny poligon doświadczalny, który też nie zabiera ci tego czasu już w karierze zawodowej na szukanie, na sprawdzanie pewnych rzeczy. Będąc na studiach, sprawdzasz, co jest dla ciebie fajne, szukasz tego konkretnego miejsca dla siebie i później już możesz z zupełnie innym doświadczeniem, z zupełnie innym bagażem przeżyć, wejść już w dorosłe życie. A jakie kompetencje przy zarządzaniu projektami są ważne? Myślisz, że żeby być dobrym zarządzającym takim projektem, to trzeba się z tym urodzić? Czy można się pewnych cech nauczyć? I czy może odradzałbyś komuś pójście w tę stronę rozwoju zawodowego? Poprzez zarządzanie projektami mam też pewnie na myśli zarządzanie ludźmi, jakimś zespołem. Na pewno, jeżeli ktoś nie czuje się osobą, która lubi zarządzać ludźmi, która lubi mieć pod sobą pewien zespół, brać odpowiedzialność za nich, no bądź też nie chce być w świetle Jupiterów czy w centrum uwagi, no to zarządzanie projektami nie do końca jest dla niej. Bycie częścią zespołu, który zarządza projektami, oczywiście jak najbardziej, no to co mówiłem na początku, wszyscy nie możemy być liderami, fajnie też by było, gdyby byli też członkowie tego zespołu i można znaleźć fajne miejsce i fajną rolę dla siebie. Osoby, która ma zadania skrojone pod siebie, pod swój charakter, pod swoje umiejętności, doświadczenia też, pewną wrażliwość, i dobrze wykonywać tutaj te swoje zadania takim, jakim się jest, a nie próbowanie na siłę bycia czy kierowania w sobie lidera. Ale jeżeli chodzi o te kompetencje, to przede wszystkim trzeba być otwartym. Nie można jak ten koń mieć klapek na oczach i iść tylko w jednym kierunku, ale gdzieś szerzej na to patrzeć. Tutaj mieć otwarte oczy dookoła głowy, uszy przede wszystkim odpowiednio nastrojone i umieć słuchać. Ja po sobie zauważyłem, że
im dłużej siedzę w tej działce, w zarządzaniu projektami, organizacji pewnych rzeczy czy pewnych procesach decyzyjnych, zauważam, że o wiele lepiej czuję się, kiedy słucham kogoś. Trochę dziwnie brzmi, kiedy ja teraz mówię, a wy mnie słuchacie, ale czasem są wyjątki, które potwierdzają regułę. I o wiele fajniej człowiek się czuje słuchając. Wie, że nie oczekuje się od niego, że za chwileczkę musi mówić, albo że w ogóle musi się odzywać. Tylko siedzi sobie na spotkaniu, na wykładzie, na konferencji, no teraz z racji pandemii przed czy jakimś laptopem, czy smartfonem, czy tabletem, słucha sobie i widzi, że zupełnie inne zmysły mu wtedy działają, zupełnie gdzieś inne szufladki w głowie się otwierają, kiedy jest nastawiony tylko na odbiór. Naprawdę słuchając ludzi możemy o wiele więcej się nauczyć, niż cały czas gdzieś tylko mówiąc. No ale jako project manager musisz słuchać ludzi, ale też gdy oni skończą mówić, musisz coś powiedzieć. To prawda, ale to też jest tak, że masz tę uprzywilejowaną pozycję, że będąc project managerem czy osobą koordynującą pewne projekty, masz tę możliwość wypowiadania się w chwili, w której ty chcesz się wypowiedzieć. Zawsze możesz poprosić, żeby to ktoś zaczął wypowiedź, czy zaczął rozmowę, czy zaczął, nie wiem, spotkanie na przykład. Ty możesz, wiesz, wejść cały na biało w odpowiednim dla ciebie momencie i dorzucić swoje 3 grosze. Gorzej, jeśli komitet sterujący cię wezwie, żeby się wyspowiadać, że projekt nie wyszedł. No tak, no ale wiesz, chcąc być project managerem, musisz jednak mieć pewien zestaw umiejętności i kompetencji. Umiejętność wystąpień publicznych, autoprezentacji, czy chociażby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, no to jest gdzieś pewien elementarz, który musisz nabywać. Czy poprzez metodę prób i błędów, jak raz dostaniesz po głowie i się nie nauczysz, dostaniesz drugi raz po głowie. Jak się nie nauczysz, dostaniesz trzeci raz. Jak w końcu cię głowa rozboli, może w końcu zaczniesz iść w tym kierunku, żeby czwarty raz po tej głowie nie dostać. No albo po prostu poświęcasz dużo czasu i być może też pieniędzy na przejście odpowiedniej ścieżki kształcenia i szkolenia tutaj, aby faktycznie gdzieś pewne kompetencje, umiejętności podjąć. Tylko że pamiętajmy też jedną rzecz, że zestaw pewnych kompetencji i umiejętności nabytych to jest jedna rzecz. Natomiast jak ktoś nie jest w tym naturalny, to od razu gdzieś tworzy dystans między ludźmi. Ludzie bardzo często, kompletnie nie będący ekspertami w działce związanej z projektami, czy w ogóle z zarządzaniem, od razu wyczuwają pewien nienaturalny styl, pewną sztuczność wypowiedzi, zachowania i to automatycznie buduje pewien dystans, pewną barierę, którą później bardzo trudno jest przekonać. Ludzie o wiele częściej wybaczą ci pewną taką nieporadność życiową, bądź też niebycie idealnym. No nikt nie lubi ludzi idealnych. Zawsze jest tak, że patrzymy, nie wiem, na Roberta Lewandowskiego i mówimy, kurde, gość jest idealny. Jak trzeba strzelić główką, strzela główką. Jak trzeba strzelić piętą, to piętą. 90. minuta, pierwsza minuta, karny, wolny. Mówimy, kurde, chciałbym być taki jak on, ale z drugiej strony mówimy, ja, on jest idealny. Coś w tych ludziach jest nie tak. Ale z drugiej strony, jak zaczniemy żyć jak Lewandowski, to po 2 dniach powiemy, nie, koniec, dobra, przestaję. No bo to jest ciężka praca. Oczywiście, że tak. No, wiecie, dużo się nasłuchałem z racji studiów na AWF-ie właśnie wypowiedzi, wspomnień, czy rozmów z byłymi olimpijczykami, w ogóle z byłymi zawodowymi sportowcami i mówią, słuchajcie, talent tak, jest ważny, ale na samym początku, żeby gdzieś pokazać się z tej grupy, na przykład, nie wiem, młodzików, juniorów, nie wiem, czy trampkarzy, kadetów, jeżeli ktoś tutaj idzie w kierunku piłki nożnej, żeby gdzieś się wybić spośród tej początkowej gdzieś tam grupy, ale później to jest już tylko twoja ciężka praca. Talentem nic się nie osiągnie, bo w tym momencie talentu będzie za mało. A ciężka praca naprawdę dużo pomoże, ale też wracając do tego wątku, ludzie ci wybaczą właśnie pewne potknięcia, pewne braki, nie wiem, wiedzy czy umiejętności, ale jak będziesz kimś, kim tak naprawdę nie jesteś, to będziesz tworzyć wokół siebie barierę nie do przebicia i ludzie nie będą chcieli z tobą pracować. Czyli zarządzania projektami da się wyuczyć do pewnego momentu, ale jednak trzeba też mieć to coś, żeby być w tym naturalnym. Tak, no to prawda. W każdym zawodzie tak jest. A przynajmniej wielu, że musisz... Możesz być, wiesz, możesz być wspaniałym kowalem, teoretykiem,
a nigdy nie miałeś młota kowalskiego na przykład, wiesz, w ręku, no i nie zrobisz ogrodzenia. Możesz być wybitnym teoretykiem, stolarzem, a się okaże, że nie wiesz, co to jest hebel. Może jakieś słowo po niemiecku na przykład. I tyle z twojej teorii. Tak, no to gdzieś musi iść w parze. Z jednej strony zdobywasz pewną podstawę teoretyczną. Wiesz, jak pewne procesy się kształtowały, wiesz, skąd to wynika, wiesz, dlaczego na przykład, nie wiem, zarządzanie projektami dzielimy na takie tradycyjne, kaskadowe i skąd się w ogóle wzięło zarządzanie projektami zwinne, czy agile'owe. Musisz gdzieś mieć te podstawy do tego, że w pewnym momencie wejdziesz w takie środowisko, które będzie mówić specyficznym językiem. A ty potrafisz szybko na przykład to wyczuć, że ktoś się nie nadaje do tego i jest sztucznym koordynatorem projektów, czy... Zajmuje ci to trochę czasu? Ja nie... I jak to wyczuć na przykład? Jak wyczuć, że gościu jest świetny, że widać, że jest przygotowany, ale jednak no, brakuje mu charyzmy i to nie jest lider, za którym pójdę w ogień? Poznać go i pracować z nim. Nie do końca musisz, wiesz, być trybunem ludowym, zagrzewać po prostu lud na barykady, żeby być nazwany liderem i genialnym gdzieś tam project managerem, ale musisz przede wszystkim przekonywać ludzi do siebie. A czym przekonasz ludzi do siebie, no to już zależy tylko i wyłącznie od ciebie. I czy ja jestem w stanie poznać kogoś takiego? Ja unikam takich stwierdzeń. No, bardzo dużo krzywdy można zrobić drugiej osobie takim powierzchownym gdzieś określeniem kogoś i oceną. Zgadzam się z tym, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Natomiast jeżeli chce się kogoś poznać i ocenić, czy on jest dobrym project managerem, dobrym specjalistą, już nawet odchodząc od zarządzania projektami, przede wszystkim poświęcić mu swój czas, podejść z pewnym szacunkiem jak do drugiej osoby. Okej, możemy być kierownikiem, możemy być project managerem, możemy być, nie wiem, redaktorem naczelnym, prezesem i tak dalej, ale na samym początku jesteśmy ludźmi. I gdzieś zaczynanie od tych podstaw jest najważniejsze. Jeżeli między ludźmi jest przede wszystkim pozytywne nastawienie, bez żadnych uprzedzeń, jeżeli wobec ludzi jest wzajemny taki zwykły ludzki szacunek i pewna cierpliwość, to czas pokaże tak naprawdę, czy chcemy z tą osobą pracować. Wiesz, ona może być wybitnym menadżerem, ale kompletnie w ogóle pracująca w innym stylu, niż ty jesteś przyzwyczajony, czy lubisz to robić, czy się sprawdzasz w tym. Dobrze wiemy, że przecież metod zarządzania ludźmi, czy w ogóle zarządzania projektami, czy też w ogóle stylów przywództwa jest sporo. I nie zawsze lubimy tego, który jest, nie wiem, Cezarem, który, wiesz, zarządza nami po prostu odgórnie, dyktatorsko. Może lubimy inny styl pracy. Wszystko jest gdzieś do dotarcia. Jeżeli ktoś mi mówi, że ja patrzę na ciebie i ja od razu widzę po tobie, że ty jesteś złym project managerem. Czemu ja tak mówię? No, nie mam w ogóle żadnych podstaw. No. Chyba, że gdzieś tam poczytałem o tobie, dowiedziałem się parę rzeczy, ale dalej to jest tylko jedna strona medalu. Żeby poznać człowieka i mieć prawo do wyrobienia sobie rzetelnej opinii, to zawsze musisz go poznać. Jak nie, no to będzie gdzieś to tylko twoja opinia, która tak naprawdę będzie nie do końca wartościowa. Podziel się z nami jedną rzeczą, która najbardziej zaskoczyła cię w twojej dotychczasowej pracy. Jedną rzeczą? Mogą być dwie, ewentualnie. Znaczy, ja nie wiem, czy mnie rzeczy zaskakują. Wiecie, to jest trochę taki paradoks i nawet nie wiem, chyba czy prawo Murphy'ego, że za każdym razem, kiedy mówisz, że nic cię już nie zaskoczy, nie wiem, w życiu, w pracy... To nagle ta lampa spada. Nagle się okazuje, że przychodzi ktoś, coś i cię to zaskakuje. Dlatego ja staram się nie wypowiadać tego, że nic mnie już nie zaskoczy, bo za chwileczkę tadam, wychodzi czarno na białym, że zaraz... Jest coś, co mnie zaskakuje. Ludzie mnie zaskakują. Cały czas zaskakują mnie pozytywnie, no ale też negatywnie. I to jest fajne, że ile by się tych projektów nie zrealizowało z różnych dziedzin, z różnych obszarów, zawsze przyjdzie ktoś, kto cię zaskoczy. I to mówię, i pozytywnie, i negatywnie. A czasem cię zaskoczy pozytywnie, ale tak cię to zdenerwuje, bo na przykład ty siedzisz tydzień i myślisz, jak rozwiązać pewien problem. Jak trafić tutaj, nie wiem, do pewnej grupy odbiorców, jak wymyślić, nie wiem,
koło od początku. Nagle przychodzi Lewandowski i robi to w sekundę. I nagle przychodzi Lewandowski i strzela, wiesz, 9 bramek, 5 bramek w 9 minut. I mówisz, jak? Ja gram 90 minut na boisku, nie strzeliłem żadnej bramki, do pola karnego się nawet nie zbliżyłem. Gość chodzi po przerwie 9 minut i pozamiatany, wiesz, na YouTubie ma więcej wyświetleń niż młodzi artyści po prostu, którzy śpiewają tam pod niebiosa. I to jest fajne, że okej, projekty bardzo często się powtarzają, też te cykle zarządzania projektem, no w pewnym momencie są już takie same i ty jesteś w stanie z racji swojego doświadczenia przewidzieć, że najpierw będziesz miał moment, w którym musisz wymyślić w ogóle ten projekt. Drugi to musisz w ogóle przekonać go, przekonać ludzi do tego, żeby ten projekt zrealizować. Potem no, musisz go zrealizować. Na samym końcu jeszcze rozliczyć i zamknąć tak, żeby kolejna edycja mogła się odbyć. I to jest gdzieś przewidywalne. Układasz sobie to gdzieś w głowie, ta pewna powtarzalność jest. No obszarów też jest ograniczona wartość. Może teraz gdzieś będą się, nie wiem, projekty zarządzania podróżami kosmicznymi pokazywać, no ale powiedzmy w takim trzecim sektorze, w organizacjach studenckich, gdzieś ten katalog jest zamknięty. Ale zawsze mówię, ten czynnik ludzki, on jest najgenialniejszy w projektach. Jak masz fajnych ludzi, jak masz zgrany zespół, to nie muszą być mistrzowie. To nie muszą być ludzie po MBA-ach z doktoratami wdrożeniowymi. Jeżeli to są ludzie, którzy mają przede wszystkim pasję, kręci ich to, co robią, potrafią po ludzku podejść do pewnych projektów, a nie jak maszyny, którzy tylko odhaczają jakieś KPI-e, potem sprinty sobie szerują, nie wiem, na hangoutsach i tak dalej, cała ta nowomowa. To cię automatycznie napędza. Możesz nie robić najlepszych projektów na świecie, bo zawsze ktoś przyjdzie, kto ma, nie wiem, więcej pieniędzy, więcej talentu, większy zespół, większe możliwości i jest mu to prościej zrealizować. Przyjdzie ktoś zdolniejszy i na przykład pracujący ciężej od ciebie. No nigdy nie jest tak, że jesteś top of the top. Oczywiście warto dążyć do tego, ale zawsze ktoś przyjdzie i zrobi to lepiej. Ale jeżeli masz ludzi, którzy wzajemnie się lubią, szanują i napędzają, nakręcają pozytywnie, to jest rzecz, która cię będzie zaskakiwać. A jak będzie cię zaskakiwać, to i też będziesz miał więcej energii do tego, żeby pewne rzeczy realizować. Myślę, że zgodzimy się tutaj wszyscy z tym, że edukowanie się, uczenie przez całe życie jest bardzo ważne. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy absolwentów studiów, dlatego że w trakcie studiów jest trochę łatwiejsze, bo można się angażować w organizacje, projekty itd., itd. A co teraz z absolwentami, którzy kończą te studia? Jak oni mogą się dalej uczyć? Wiadomo, mogą podjąć kolejny kierunek studiów, studia podyplomowe, zaczynają też pracę, ale jak już dorośli, tacy młodzi dorośli na rynku pracy, mogą się jeszcze dodatkowo edukować? Szukać przede wszystkim, być otwartym. Ja sam nie wiem, czy podjąłbym się drugiego kierunku studiów, no, z perspektywy tej, którą powiedziałem, że to jest jednak 3 lata i 2 lata, no możesz zrobić drugą magisterkę, więc 2 lata. Poza tym też pamiętajmy, że jednak są pewne podstawy programowe na każdym kierunku studiów, które musisz mieć. Nie wiem, czy ktoś jest na tyle aż hobbystą, jeżeli chodzi o filozofię, żeby kolejny raz, na przykład, nie wiem, mieć zajęcia z filozofii, socjologii, lektoraty z języka, chociaż to jest zawsze przydatne. Jest dużo takich właśnie rzeczy, przedmiotów, które muszą być wykonane, żeby pewne kompetencje, umiejętności czy wiedzę posiąść. Dlatego gdybym miał się kształcić w polskich uczelniach, na studiach podyplomowych. Tam jest pigułka, tam jest fajny zestaw tych kompetencji i umiejętności, które już cię mogą bardzo mocno sprofilować i wyspecjalizować w danej działce. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to mówię, no szukać, patrzeć i tak dalej. Jesteśmy teraz w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, że mamy internet, w którym jest no, wszystko albo prawie wszystko. Jest ogromna liczba dodatkowych kursów, szkoleń płatnych, bezpłatnych, ze zniżką, z dofinansowaniem. No tylko tu trzeba pewnej cierpliwości i też takiego zacięcia, żeby coś fajnego dla siebie znaleźć. Nie zawsze ten kurs z promocją, który nam wyskoczy, będzie najlepszy. Może warto gdzieś poszukać, może warto sprawdzić, kto w ogóle na tym kursie wykłada, kto prowadzi te szkolenia, czy są jakieś certyfikacje, czy jest to gdzieś afiliowane przy jakiejś, nie wiem, uczelni, czy przy jakimś stowarzyszeniu branżowym, czy jakimś
związku zawodowym, może izbie gospodarczej, a przede wszystkim iść w tym kierunku, w którym chcemy. Albo się kształcimy dlatego, że chcemy sami rozwijać własne zainteresowania, własne hobby, własne umiejętności, albo chcemy na przykład rozwijać swoją karierę i ścieżkę zawodową. No wtedy patrzymy na to, co tak naprawdę mówi nam rynek. Nie wiem, Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło 10 najbardziej pożądanych umiejętności w przyszłości do 2025 roku. No nie, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność. No to są te umiejętności, które określa się przez Światowe Gremia jako te, które będą wymagane jako kompetencje czy umiejętności przyszłości. Więc warto jednak oczywiście nie popadać ze skrajności w skrajność i nagle uczyć się, nie wiem, robienia butów, bo mamy takie fajne hobby i tak dalej. A z drugiej strony na przykład iść w kompetencje przyszłości i całkowicie się temu oddawać. No musimy wyważyć gdzieś to, musimy sprawdzić, co tak naprawdę nam się przyda, ale też co nam sprawi frajdę i radość. Z jednej strony powiedzieliśmy bardzo mocno stawiając na tą specjalizację, że powinniśmy się kształcić specjalizując się, a z drugiej strony powiedzieliśmy o tych kompetencjach przyszłości, które są na przykład kreatywność, więc nie sądzisz, że właśnie lepiej, jeżeli chcemy pokierować swoją ścieżką kariery, jest kształcić się ogólnie, na przykład podjąć studia filozoficzne, które dadzą nam ogrom wiedzy, różne perspektywy. Nawet jeżeli jesteśmy programistami, możemy stać się lepszymi programistami dzięki temu, że otworzymy umysł, będziemy się łatwiej uczyli kolejnych nowych rzeczy. No i te studia ogólne mogą nas czegoś dać nam dużo więcej niż kolejny kurs z programowania. Oczywiście, że tak. Ja powiedziałem ze swojej perspektywy, że gdybym ja miał wybierać między drugim kierunkiem studiów a studiami podyplomowymi, no to wybrałbym podyplomówkę, bo w pewien sposób by mnie ukierunkowały i wyspecjalizowały. Natomiast jeżeli ktoś chce podjąć studia, które poszerzą jego horyzonty, nie wiem, wytłumaczą skąd się w ogóle wziął świat, jak działa świat, czy będzie umiał nazwać bądź sprecyzować, nie wiem, swoje emocje, uczucia, stan, w jakim się teraz znajduje, bądź też te studia pozwolą mu, nie wiem, lepiej zrozumieć najbliższych, rodzinę, partnera, partnerkę, jak najbardziej. No, wiecie, nie ma złotej reguły na to, jakie studia i w jakiej formie wybrać, czy w ogóle w jakim kierunku iść. No, gdyby ktoś powiedział teraz za 10 lat najbardziej pożądanym zawodem będzie, nie wiem, producent balonów i wszyscy by teraz zaczęli kształcić się w kierunku producentów balonów, mielibyśmy tych producentów już zbyt dużo. Naprawdę zależy bardzo mocno od nas. Ale tak trochę jest. Kiedyś bardzo mocno cieszyły się popularnością właśnie kierunki związane z marketingiem, z też rachunkowością i teraz widzimy na przykład, że w tych branżach, no co prawda nawet dobrze się zarabia, ale jednak ta płaca, na przykład ta linia trendu wzrostu płac jest dużo niższa niż w przypadku innych prac, gdzie te zawody nie były aż tak pożądane, no bo się rynek nasycił. No, kiedyś sam zawód informatyka już był, wiecie, top of the top i złapaniem pana Boga za nogi. Dziś widzimy, że sam informatyk, no to już jest trochę za mało, musi się wyspecjalizować. On musi też umieć określić i spełnić pewne oczekiwania na przykład klientów czy odbiorców swoich projektów. Musi też mieć pewne umiejętności, kompetencje społeczne czy kompetencje miękkie do tego, żeby samo to, sam ten trzon, czyli umiejętność, nie wiem, programowania czy w ogóle funkcjonowania w technikach informatycznych, uzupełnić czymś. W związku z tym gdzieś to specjalizowanie jest istotne, kluczowe, bo musisz w czymś być dobry i w czymś się specjalizować. Natomiast zaraz obok tego powstają dodatkowe gdzieś zestawy kompetencji, które musisz umieć. Zobaczcie, teraz na przykład bardzo często pojawiają się zespoły no, takie interdyscyplinarne. Już nie ma czegoś takiego, że jak powstaje projekt, wracając do projektów, to nie ma już tak, że on trafia najpierw do prawników i jest pod kątem legislacji i przepisów sprawdzany, potem idzie do PR-u i sprawdzają, czy można to jakoś w fajny sposób sprzedać. Jak już pójdzie z PR-u, no to idzie do zespołu na przykład sprzedażowego, żeby w końcu ten produkt sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Dziś też powstają zespoły, gdzie siada jeden informatyk, jeden PR-owiec, jeden specjalista, nie wiem, od user experience
i wspólnie siedzą i rozwiązują pewien problem. To, co kiedyś zajmowało kilka, nie wiem, dni czy tygodni, czy to w instytucji publicznej, czy w firmie, no dziś jest rozwiązywane interdyscyplinarnie. I gdzieś w tym kierunku to powinno być. Zobaczmy, no w tych 10 najbardziej pożądanych umiejętnościach były umiejętności jednak no takie społeczne, humanistyczne gdzieś tam, ale też pod kątem analizy, no gdzieś myślenie analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów. Tam nie było jasno określonego, nie, musisz się nauczyć programować. Tylko gdzieś szeroko, gdzieś tam, żeby też umiejętność pewne rzeczy pojąć. Czy samo programowanie w sobie jest tak naprawdę złudne, no bo zawód programisty jako stricte klepacza kodu zostanie za niedługo zautomatyzowany, bo sztuczna inteligencja się tego nauczy i będzie to robiła szybciej i ten, no i taniej. To przede wszystkim. Ale tak samo, co powiedziałeś, że informatyk musi mieć kompetencje miękkie, tak samo na przykład osoba z finansów musi się uczyć programowania, no bo teraz dobry finansista musi znać Pythona. Tak samo project manager w IT nie musi umieć pisać kodu, ale musi wiedzieć, o co chodzi w tym kodzie, żeby informatyk mu nie powiedział, że no słuchaj, nie da się zrobić tego kodu w 2 tygodnie, zrobię ci go za 4 miesiące, musisz przesunąć projekt. No, on musi wiedzieć, że no, ale słuchaj, no da się. Dlatego to jest fajne w zarządzaniu projektami, że zaczynasz od samego dołu, od samego początku. Uczysz się, nie wiem, jak wygląda promocja jakiegoś wydarzenia. Uczysz się, jak wygląda przygotowanie wniosku, czy w ogóle jak napisać projekt, żeby on miał ręce i nogi. Uczysz się kolejnych gdzieś tam elementów tego. Uczysz się tego, do kogo pewne rzeczy muszą trafić, żeby one zostały efektywnie wykonane. I poznajesz szczebel po szczebelku konkretne momenty, elementy, gdzieś fazy projektu. Aż na sam koniec jesteś w stanie właśnie stwierdzić, czy ktoś, kto ci mówi, no ja tego się nie da zrobić w 2 dni. Mówisz, da się. Takie rzeczy się robiło. To po pierwsze, ale po drugie też nie chodzi o to, żeby teraz poświęcić, nie wiem, 20 godzin w ciągu dnia na to, żeby udowodnić, że w jeden dzień coś da się zrobić. Ale im dłuższe ma się doświadczenie w pewnej działce, tym jest się nie tylko lepiej przygotowanym do zarządzania ludźmi czy projektami, no ale też bardziej świadomym tego, zarówno co twój zespół może zrobić i na co go stać, ale też jakie są pewne ograniczenia. No, rzucanie na zasadzie, nie interesuje mnie, to ma to być zrobione, no z dosyć takim, wiecie, ignoranckim podejściem do rozwiązania pewnej rzeczy, czy w ogóle do motywacji i do pracy z ludźmi. Dobra, tak przynajmniej pół rozmowy przegadaliśmy o tych projektach i byciu project managerem, więc pójdę w ten temat jeszcze dalej. Jakie widzisz w ogóle perspektywy dla siebie jako koordynatora projektów, gdzie możesz pójść dalej zawodowo, jak możesz pokierować swoją ścieżką, bo to jest wyzwanie dla wielu project managerów na przykład w IT, w marketingu, że oni nie widzą dla siebie przyszłości później, jak awansować. Oczywiście będą łapać kolejne, coraz większe projekty, ale nie wiedzą, czego się chwycić następnego. No tak, ale to będzie już tylko tak naprawdę skalowanie pewnych rzeczy, które już i tak robią. Więc okej, jest taki efekt wow, że robisz więcej, za więcej dla na przykład większej liczby osób. I faktycznie to skalowanie pewnych projektów jest wartościowe. Każda drabinka, każda ścieżka kariery w pewnym momencie się skończy. No jest jedno z skończonym zbiorem. No. Jak zostaniesz szefem, to już wyżej nie pójdziesz. No. Albo możesz rzucić firmę i zaczynać od nowa na przykład, bo to jest twoje wyzwanie. Nie mam zielonego pojęcia. Będąc całkowicie szczerym, staram się podchodzić do tego bardzo cierpliwie i roztropnie. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, że za 5 lat będę w takim, a nie innym miejscu. Bo się może okazać, że za pół roku dostanę propozycję dołączenia na przykład do zespołu, który będzie zajmować się projektem, nie wiem, o którym marzyłem od wielu lat, żeby w ogóle w tym obszarze zacząć działać. Może się okazać, że zostanę w tym miejscu, w którym jestem, bo na przykład zobaczę nowe możliwości rozwoju bądź też budowania nowych projektów w oparciu o to, co już istnieje. Podziwiam ludzi, którzy potrafią powiedzieć, za 5 lat będę w tamtym miejscu i ja potrafię do tego to zrealizować. Ja bardziej podchodzę do tego, że mamy tu i teraz do zrealizowania pewne projekty, no i tak naprawdę tak dobrze, jak je zrealizujemy, no to tak później mamy pewien schodek, z którego możemy pójść dalej. Jak położymy kompletnie projekty,
to wiadomo, że ta droga będzie może nie zamknięta, ale o wiele dłuższa i bardziej wymagająca. Jak zrobimy te projekty w bardzo dobry sposób, wysoko będą ocenione przez przede wszystkim odbiorców, no bo nie robimy tych projektów po coś, a dla kogoś, przynajmniej tak powinno być, to nam będzie też łatwiej pójść dalej. No. Więc z tego powodu ja staram się wykonywać te zadania jak najlepiej, pracować z zespołem jak najefektywniej, ku temu, żeby gdzieś później mieć nie tylko możliwość wykorzystania szans, gdzie ktoś mi je zaproponuje, no ale też mieć ten osiągnięty poziom, by móc na przykład myśleć właśnie o większych projektach. Albo na przykład przejściu w zupełnie inny obszar niż do tej pory realizujemy. No, my realizujemy projekty związane zarówno z finansami, jak i cyberbezpieczeństwem, no ale dobrze wiemy, że choć to jest istotny element naszego codziennego życia, bo kto dzisiaj nie posługuje się pieniędzmi i nie istnieje w cyberprzestrzeni? No, z młodych ludzi chyba nie ma takich. Oczywiście ktoś nie ma Facebooka, bo stwierdza, że to jest dla niego nieodpowiedni kanał gdzieś tam komunikacji, no ale ma pewne internetowe, korzysta z pewnych internetowych usług, które no musi mieć, czy żeby, nie wiem, mieć konto, otrzymać wynagrodzenie, nie wiem, zapisać się do lekarza i tak dalej, czy chociażby posiadać telefon komórkowy. No ale to jest gdzieś dopiero początek. Mówi się o tych o przemyśle i gospodarce 4.0, mówi się o gdzieś nowym Zielonym Ładzie, mówi się o jeszcze większym inwestowaniu w energię odnawialną. Cały czas mówi się o tych wyzwaniach, które nas czekają, o rozwoju, który musi być gdzieś tam zrównoważony, czy to zarówno w firmie, czy jak i w życiu, czy w funkcjonowaniu społeczeństwa. Mówi się o kwestiach ocieplenia globalnego, mówi się o w ogóle ochronie klimatu, o ochronie natury, czy gdzieś tam naturalnego środowiska, mówi się o problemach demograficznych, mówi się o problemach starzenia społeczeństwa i tych problemów, tych wyzwań jest tyle, że najwyższy czas, żeby zacząć o nich myśleć poważnie i szukać tam pomysłów i projektów, które można realizować, bo ku temu teraz gdzieś tam wieje wiatr i naprawdę widać, chociażby po działaniach CSR-owych dużych firm, w co zaczynają inwestować. To ze starzeniem się społeczeństwem jest bardzo ciekawe. Słuchając jakiegoś tam podcastu, słyszałem, że będą powstawały w ogóle agencje marketingowe, które się będą skupiały na kreowaniu kampanii specjalnie skierowanych do starzejącego się społeczeństwa, bo to będzie za niedługo tak szeroka warstwa. No, srebrna gospodarka. Że teraz jak powstały agencje, które specjalnie są młodzieżowe, żeby zdobyć tych klientów z tego segmentu młodego, to będą powstawały agencje, które będą celowały w tych klientów, którzy są ze starzejącego się społeczeństwa, notabene, które jest teraz coraz bogatsze. No zobaczcie, dzisiaj 40-latkami są ludzie urodzeni w 80-81 roku. Więc za 15 lat to będzie zupełnie inne pokolenie seniorów niż pokolenie naszych na przykład dziadków. Czy to będą seniorzy? Czy osoby teraz już w wieku 55 lat czy 60 możemy nazywać seniorami? Wydaje mi się, że nie, że teraz bardzo dużo osób w wieku 60 lat, nawet 70 i więcej prowadzi tak aktywny tryb życia, że nie możemy ich nazwać seniorami. No, pytanie, co na to definicja na przykład Światowej Organizacji Zdrowia. No, według WHO młodzieżą jest osoba do 35 roku życia. Tak, więc, się bardzo przesunęło. Więc to się przesuwa. No tak, no ale mówiąc faktycznie, okej, o osobach 50+. Myślę, że to jest już takie określenie, które no, nikogo nie będzie gdzieś wykluczać czy negatywnie nazywać. Po prostu mamy taki stempel rocznikowy wbity w dokumenty i 50+ w pewnym momencie będziemy wszyscy. W związku z tym też to podejście do srebrnej gospodarki, czyli o tym nakierowaniu się na usługi, czy oferty, czy produkty dla seniorów, no będzie coraz bardziej popularne, bo ci seniorzy, tak jak sam powiedziałeś, będą chcieli więcej, będą bardziej aktywni, będą chcieli się dokształcać, bo wreszcie będą mieć na przykład czas. Będą uczęszczać to, co dziś rozkwita, czyli uniwersytety trzeciego wieku. Wszelkie zajęcia fitness i zajęcia w ogóle sportowe, rekreacyjne, z aktywnością fizyczną dla osób 50+.
no to będzie taka potężna gałąź, która będzie rozkwitać, no mówię, no, społeczeństwo się będzie starzeć. W Szwecji jest drużyna CS-a, która ma średnie wieku 70 lat. Nie wyszedłbym przeciwko nim chyba do gry. Bałbym się, że przegram. Kończąc tym pozytywnym akcentem, dziękujemy Ci bardzo, Arielu, za czas, za spotkanie. Trzymamy kciuki za same udane projekty i oby Cię ludzie w tych projektach zaskakiwali wyłącznie pozytywnie. Ja również. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za zaproszenie i trzymam kciuki też za rozwój podcastu i zapraszanie fajnych, ambitnych i zakręconych pozytywnie ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo.